Hodowli pszczół ludzie oddają się od kilku tysięcy lat. Z pewnością w Egipcie hodowano już w 3000 leciu przed naszą erą. Wydaje się, że to wystarczająco długo dla dobrego poznania tych pożytecznych żyjątek. Czy jednak pszczoły mają nadal jakieś tajemnice, czy już wszystko wiemy? Pytamy jaworznickiego pszczelarza Bogdana Koszowskiego. Na pewno nie wiedzą. I mi się wydaje, że dużo wiem, ale o wszystkiego nie wiem. Pszczoły czasem potrafią zaskoczyć. Społeczność pszczół wedle naukowców jest przykładem idealnej wspólnoty. Każdy owad ma w niej swoje ważne miejsce. Ich współdziałanie zależy od pory roku. Zimą, wbrew pozorom, pszczoły nie leniuchują. Ul nie śpi. Wre w nim zimowe życie. W zimie nie śpią, one są aktywne. Znaczy w jakimś tam może te ich czynności życiowe są spowolnione. Ale są aktywne, bo utrzymują temperaturę w gnieździe. One aktywnie utrzymują temperaturę. Czyli potrzebują pokarm i ogrzewają się. Po to utrzymują temperaturę, żeby matka w środku kłębu jest, żeby na poziomie 20 stopni, tam jest gdzieś około, żeby ona zdrowo przezimowała, bo ona ma zapas plemników i te plemniki potrzebują odpowiednią temperaturę. W hinduizmie pszczoły uważano za stworzenia ognia. Na obrazach tworzyły one cięciwą łuku boga miłości, co wynika z pewnością z wiosennego szaleństwa amorów u wszystkich trutni. Trutnie, najpierw te rodziny muszą trutnie wychować. Trutnie nie zimują. Jak się odpowiednio rodzina rozwinie, wychowują trutnie. Trutnie bardzo nie wychowują. Każda rodzina ma dużo, w miarę odpowiednią ilość trutni. Pszczoły nawet lepiej miód noszą, gdy mają trutnie. Natomiast trutnie są potrzebne po to, żeby zapładniać matki nieunasienione. Te rodziny jak wchodzą do siły, odpowiednia ilość pszczół jest na produkcję mleczka pszczelego, ciasnowuru, stężenie dwutlenku węgla, ciasnota powoduje to, że te pszczoły chcą się dzielić. Rodziny pszczele chcą się dzielić i matka zaczerwia komórki matecznikowe, pszczoły wychowują matki i rodzina się może podzielić na jedną, znaczy dwie rodziny lub więcej. Pszczoły świetnie się ze sobą komunikują. Wykorzystują do tego tak zwany pszczeli taniec. Na przykład, jeśli pożytek, czyli miejsce zbierania pyłku, znajduje się w odległości około 100 metrów, wykonują taniec okrężny. W Jaworznie mamy pożytków co niemiara. Daje to dużą różnorodność jaworznickich miodów. Znaczy w Jaworznie no, różne miejsca są. To zależy od miejsca. Naprawdę ma w trzech miejscach pasieki i różnie się pszczoły rozwijają. Tu jest bardzo fajnie ciepło. Odpowiednie pożytki są, tutaj jest trochę łąk, jest trochę wilgoci i wierzby są dobrymi drzewami, znaczy pożytkami rozwojowymi, wiosennymi. No teraz się skończył głóg, tu jest tyle głogu, żadnego sadu w Jaworznie tak dużego nie ma, jak tu jest kilkaset hektarów głogu w Jaworznie. W Jaworznie ten miód z głogu można zebrać. Tarnina kwitnie, też jest dobry pożytek rozwojowy, pyłek, trochę nektaru. Jest tego bardzo dużo, bo no to są jednak nieużytki. Znane wszemi wobec pszczoły miodne są jednym z tysięcy gatunków pszczół. To więc wbrew pozorom bardzo różnorodne zwierzątka. Gatunków w Polsce jest około 450. Są to gatunki, może jak one żyją, co one zbierają, bo są pszczoły samotne, które zbierają wszystkie z wszystkich kwiatów, znaczy z dużego wachlarza kwiatów. To są politroficzne, są pszczoły, które tylko w daną rodzinę, na przykład lucerne, czyli te motylkowe rośliny, wykę, czyli oligotroficzne i monotroficzne. Tak? Pszczoły, tak jak na przykład na cykorii podróżniku jest pszczoła, która tylko z tego konkretnego pożytku kwiatu korzysta. Na powoju też jest pszczoła. Tych pszczół jest w Polsce niedużo, tych monotraficznych 3-4 gatunki. Bardzo ciekawe, można to obserwować, jak ktoś się tym interesował. Powój kwitnie, to można próbować zobaczyć te pszczoły. Poza tym też one różnie zbierają pyłek. Są takie, które zbierają tak pszczoły miodne na obnóża. Drugie to są, mają specjalne obnóża przygotowane. Drugie zbierają pod brzuszem.
a są też takie, które na całe ciało włoski mają i ten pyłek się przykleja i dopiero w tym gnieździe, który tam sobie zrobi w tej komórce składa ten pyłek, bo one żywią się, energię biorą z kwiatów, z nektaru, a pyłkiem żywią, odżywiają larwy. Na ogół pszczół się boimy. Mają żądła i nie zawahają się ich użyć. Może za wyjątkiem tzw. pszczół samotnic, które raczej żądeł nie mają. Jak więc się zachowywać, by pszczół w stan agresji nie wprowadzić? W pasiece, jeżeli jesteśmy, to pierwsza rzecz. Nie wolno stać na locie pszczół. Czyli z tyłu ula można podejść. Pszczoły pracują od przodu, podlatują, mają swoje korytarze, które jak są tu na przykład rośliny. One lecą z tej wolnej przestrzeni. Tam przy drzewie można by stanąć, bo one nie zlatują się, bo krzak im przeszkadza. Machać rękami? Machać rękami też nie. Spokojnie przede wszystkim. Pszczoła nie lubi szybkich ruchów. Jasne ubranie. No pod też zapach człowieka też drażni pszczoły. Jak ktoś jest bardzo spocony, jakieś perfumy, jakieś, to działają też na pszczoły. Nie? Naturalne zapachy, zwykłe mydło i to. I to wszystko. To dobrze. No i przede wszystkim jak dzieci boso czy coś na trawnikach, jak koniczyna biała rośnie, pszczoła ją bardzo lubi oblatywać, to najczęściej wtedy są żądlone. Na zakończenie dobra wiadomość. Miody pomagają na wszystkie choróbstwa. Trzeba tylko umiejętnie dobrać miód do rodzaju niedyspozycji. Dodajmy, niestety z głupoty nie lwy leczą.